Maria Dąbrowska, autorka Nocy i Dni, myślicielka i wnikliwa obserwatorka historii, nie przestaje fascynować. Urodziła się w podkalickim Russowie jako Maria Szumska, córka pary zubożałych szlachciców, powstańca styczniowego Józefa oraz Ludomiry z domu gałczyńskiej. Maria dzieciństwo spędziła w sielskiej okolicy wśród łąk i pól. Miejscem pierwszych inicjacji naukowych przyszłej pisarki była pensja Heleny Samadeniowej, mieszcząca się przy ulicy Babinej w nieopodległym Kaliszu. Dąbrowska miała 12 lat, gdy została zapisana do drugiej klasy czteroklasowej szkoły pani Heleny. Panująca tam atmosfera życzliwości i patriotyzmu pozwoliła dziewczynie łagodnie przejść z rodzinnego wiejskiego domu w świat intelektualnych wyzwań. Podczas kolejnych lat nauki w rządowym gimnazjum żeńskim Maria zetknęła się z opresyjnym aparatem rusyfikacji. Na studia wyjechała z przeświadczeniem, że honor, godność i wolność są wartościami nie do przecenienia. Jej żywiołem stała się nauka oraz działalność konspiracyjno-patriotyczna, mocno powiązana z miłością do socjalisty Mariana Dąbrowskiego, przyszłego męża. Spotykamy się z panią Renatą Ziętę, która szefuje w dworku Marii Dąbrowskiej. Czy zechciała nam pani przybliżyć sylwetkę? Tak, Maria Dąbrowska się urodziła, tutaj się wychowała, tu spędziła dzieciństwo i młodość. I ten okres przełożyła na swoją twórczość, to znaczy w opowiadaniach, w zbiorku dwóch zbiorkach Ośmiu dzieciństwa i ludzie stanu, tak jest pokazany obraz wsi. A w powieści, z której chyba jest najbardziej znana, z Nocy i Dni, to jest obraz jej rodziny, jej znajomych, przyjaciół, jej rodziców, którzy tutaj przybywali. I oczywiście Kalisz utrwalony w Nocach i Dniach na kartach powieści, dzięki któremu został rozsławiony. Dąbrowska tutaj mieszkała do 11 roku życia. Potem rozpoczęła naukę w Kaliszu na pensji pani Samadeniowej. Później przeniosła się do gimnazjum rządowego. I w 1905 roku wzięła udział w strajku w lutym. W 1905 roku w strajku kaliskim. I ten strajk tak wspominała. Zacytuję tutaj samą autorkę. Życie zapragnęło mnie nauczyć, jeśli ranką żyć niepodobna. Rodzice moi nagle postanowili oddać mnie do rosyjskiego gimnazjum. Wynikało to głównie stąd, że szkoła, w której już błogo płynęły moje lata dziecinne, urwała się na czwartej klasie. I tu chcę dodać, ponieważ Dąbrowska planowała już wtedy studia i wyjazd, ona musiała ukończyć to gimnazjum rządowe, musiała ukończyć szkołę rządową, żeby mieć dokumenty, żeby mieć potem możliwość aplikacji na studia za granicę. Pisała: po upływie pierwszych tygodni spostrzegłam, że dostałam się w straszną bez wyjścia pułapkę. Nie chciano mnie tu niczego nauczyć, chciano mnie na każdym kroku jedynie upokorzyć. No i tak się stało, powrotu do gimnazjum już nie było, ponieważ wzięła udział w tym strajku. Na dalszą drogę wyjechała do Warszawy na pensję pani Hawelkę, a stamtąd na studia do Lozanny i Brukseli. I to była taka typowa historia dla Polaków po 1963 roku, po powstaniu styczniowym, gdzie w 1905 roku, kiedy nie było możliwości dalszego uczenia się, większość młodzieży z Królestwa Polskiego emigrowała. I to była taka emigracja edukacyjna. Oni wyjeżdżali na studia, przepraszam, właśnie Lozanna, Bruksela, ale także i Francja, i Anglia. I tam kończyli studia. I Dąbrowska z wykształcenia tak naprawdę to jest przyrodnikiem, bo ona skończyła nauki przyrodnicze. Później w Brukseli w 1910 roku poznała swojego przyszłego męża Mariana Dąbrowskiego, tak zwanego nielegalnika, bo on działał w TPS-ie i to jeszcze w tej frakcji rewolucyjnej, więc był tak naprawdę emigrantem. Dzięki niemu weszła w środowisko intelektualistów, wolnomularzy, bo jej mąż, także późniejszy partner, Jerzy Stępowski, Stanisław Stępowski, przepraszam, z którym się związała po śmierci swojego męża, także był masonem, był wolnomularzem. I to środowisko, które wtedy tam działało, te migracyjne, intelektualne, towarzyszyło jej do końca życia. Postąpiła swoje znajomości, przyjaciół i w okresie międzywojennym i powojennym. Między innymi byli to Poniatowscy, Kadyn Pantrowski, Sematychowie, czyli taka, można powiedzieć, elita intelektualna.
Dąbrowska w Brukseli także związała się z Stowarzyszeniem Lelewela, rozpoczęła działalność spółdzielczości. Kiedy jej mąż wyjechał do Anglii, bardzo często tam do niego dojeżdżała i tak naprawdę w tych okresach, od 1911 roku, kiedy się pobrali, to tak naprawdę ona, można by powiedzieć, że była utrzymanką domu, bo ona nawet wspierała finansowo męża, więc jakby zaczynając taką swoją drogę publicystyczną, literacką, bardzo dużo pisała artykułów. W ciągu jednego roku, 26, napisała ponad 50-53 artykułów, co jak na tamten, można powiedzieć, ruch wydawniczy, bo dzisiaj to wiadomo, wyślemy sobie tam mailem do redakcji, oni skorygują, ale kiedyś ten, żeby opublikować w gazecie, to jednak ten cykl wydawniczy był dłuższy, więc bardzo była płodna, bardzo dużo pisała. I z tego utrzymywała siebie i swojego męża. I w tym czasie bardzo dużo podróżowała. Nie wszyscy wiedzą, że Dąbrowska była osobą bardzo ruchliwą. Ona całe swoje życie przemieszczała i podróżowała. Zaczynając od tych podróży najpierw za tą, można powiedzieć, emigracją edukacyjną, czyli tym wyjazdem do Lozanny, Brukseli, później do Anglii. Wyjeżdżała do Włoch, do Jugosławii, do Chorwacji. Bardzo dużo podróży odbyła w okresie międzywojennym, między innymi w 1935 roku statkiem Kościuszko objechała Europę, bardzo dużo zwiedzała. Z tych jej podróży pozostały też relacje w formie artykułów, korespondencji. Te relacje ukazywały się już w 1910 roku czy z Belgii, czy z Francji, już w gazecie kaliskiej, później w innych czasopismach. Bo ta fascynacja podróżami towarzyszyła jej do końca życia. Bo w 1963 roku, dwa lata przed śmiercią, kiedy Dąbrowska była schorowana, strasznie w dziennikach narzekała, wybrała się ze swoją już wtedy przyjaciółką, Anną Kowalską, też pisarką, do Włoch i do Maison Lafitte, do Giedroycza, który wydawał wtedy Kulturę. Spotkała się tam z Józefem Czapskim, malarzem. Józef Czapski namalował jej portret i to taki przesympatyczny portret, bo Dąbrowska w czasie wizyty u Giedroycza zachorowała. Dwa dni spędziła w łóżku, to były jakieś takie stany grypowe. I Czapski malował ją na łożu, w łóżku, na poduszkach, w koszuli nocnej. Obraz znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie kolekcja Czapskiego, Józefa Czapskiego. Dąbrowska oprócz podróży miała jeszcze dwie pasje. Było to malarstwo i muzyka. Po Dąbrowskiej zachowało się około 500 prac. Część z nich przechowuje Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum w Rusowie ma ponad 30. Malowała takimi technikami jak szkicołówkiem, malowała akwarelami, pastelami, ale zachowało się kilka prac też olejnych. Parała się, próbowała tymi olejami malować. Większości były to pejzaże, a więc po tych podróżach wrócimy tam, gdzie podróżowała. Przeważnie zostawały pamiątki w formie obrazów lub obrazków, bo to były różne formaty, większe i mniejsze. W większości były to pastele, bo jednak w podróży łatwiej było zabrać pastele. Były to pejzaże rodzime, czyli na przykład dom w Komorowie, który spotkała w latach 50. już odebrałem nagrody. Była to Warszawa, na przykład widok z okna z Alei Niepodległości. Było to bardzo często Płonne, gdzie jeździła do swojej siostry Heleny, która gospodarowała tam wraz z mężem majątkiem. Były to pejzaże z sanatoriów, do których wyjeżdżała, w większości na południe. I były to pejzaże morskie, bo Dąbrowska bardzo może takie nasze bałtyckie lubiła. Jeździła najczęściej do Gdyni, który w okresie między innymi wspominała, że było w międzywojniu bardzo upadłą mieściną, malutką wioską, a będąc już w latach po II wojnie światowej, była bardzo zafascynowana, że Gdynia się tak rozbudowuje i staje się tak naprawdę jedną z takich metropolii nad naszym Bałtyckim Morzem. Dąbrowska pobierała lekcje malarstwa, bo w swoim dzienniku zanotowała, że pobieram lekcje malarskie, przychodzę i szkicuję, czytam historię malarstwa, przede wszystkim wszystkie te bardzo krytyczne opracowania. Bardzo często odwiedzała także galerie i muzea i je w dzienniku recenzowała.
mimo że fascynowała się raczej malarstwem takim przedstawiającym, malarstwem klasycznym, to ceniła sobie też współczesność, na przykład o kubizmie pisała. Pierwszy raz widziałam kubizm pełen liryzmu i koloru. Przejmująca wizja świata, jak transponować tę literaturę, to trochę Śmianowska, a trochę Andersenowska. Drugim źródłem takim do natchnienia też literackiego, tak jak mówię, malarstwo, była także muzyka. Dąbrowska też pobierała lekcje muzyki i w sierpniu w 1926 roku w dziennikach pisała: była u mnie pani Ryta Musowa, będę się od niej uczyć muzyki. Dąbrowska od dziecka bardzo się muzyką fascynowała, tutaj w Rysowie odsłuchiwała wesela, które się tutaj odbywały na wsiach, lubiła muzykę ludową. Mówi, że czytała Kolberga, Globera i później, mając taki słuch muzyczny, te lekcje pobierała. Bardzo dużo słuchała muzyki, w okresie międzywojennym i powojennym były specjalne audycje muzyki klasycznej. No i w dziennikach jest pełno takich notatek, że dzisiaj się nie spotkam z X lub z Y, bo jest piękny koncert transmitowany przez radio. Dąbrowska też uczestniczyła w wszelkiego rodzaju. Dąbrowska przez pewien czas czuła się też trochę niedoceniana. Na pewno wiąże się to z tym, że była czterokrotnie nominowana do Nobla i tak naprawdę tego Nobla nigdy nie dostała. Pierwszy raz przed wojną w 1937 roku i czterokrotnie po II wojnie światowej, czyli był to rok 57, 59, 60 i ostatni raz 65. Z dzienników wiemy, że bardzo ją to frustrowało i warto posłużyć się tutaj cytatem. Dąbrowska pisze: melancholijne rozmyślanie o sobie, zaliczana do pisarzy XIX-wiecznych, co za pomyłka, zepchnięta do lektur szkolnych, co za nieporozumienie. Czy ktoś mnie kiedyś jeszcze odkryje? Napisała w maju 1958 roku. Twórczość moja okazała się światu niepotrzebna. To też nie jest łatwa do zniesienia porażka przed końcem życia. Wielkie, ostateczne rozczarowanie co do siebie i do mojej twórczości. Klapa generalna. Czym teraz żyć? Wiązało się to na pewno z tym, że Dąbrowska po nocach i dniach, po dziele, które zostało bardzo docenione, przede wszystkim w okresie międzywojennym, wtedy przynosili jej największe profity, mogła zrezygnować z pracy w Ministerstwie Rolnictwa, na gdzie prowadziła bibliotekę i korespondencję, i mogła zacząć pisać i była, można powiedzieć, ulubiona. W Polsce Ludowej próbowała się przymierzyć do takiego samego dzieła, do napisania takiej samej epopei. Napisała Przygody człowieka myślącego, które zostały przyjęte przez krytykę bardzo źle. Nie dostała Nobla i stąd ta, taka można powiedzieć, pod koniec jej życia frustracja, w latach 50. i 60. takie rozmyślania o tym, czy ktoś jakoś doceni, czy to ktoś nie będzie jej odbierał tak, jak to napisała Antoni Libera, do którego miała pretensje, bo pisała w dzienniku, że pan mnie nadto upoczcili. Ja nie jestem stara ciotka, może by mnie pan jeszcze odpoczcili. Bardzo miała duże zarzuty do Libery, że przedstawił ją tak, taką, można powiedzieć, autorkę lektur, pisarkę XIX-wieczną. I ta frustracja towarzyszyła jej do końca życia, powodowała taką niemoc twórczą i tak naprawdę Dąbrowska już takiej drugiej powieści, drugiego takiego dzieła jak Nocy nie była w stanie. Czym ona może nas zainspirować, czego nas, młode kobiety, może nauczyć? Na pewno Dąbrowska była osobą, która zawsze stanowiła o sobie. Wiązało się z tym to, że czym może nas inspirować, czym może nas fascynować. Tym, że od momentu, kiedy rozpoczęła studia, stanowiła o sobie w tym sensie, że zawsze się utrzymywała. Co na przełomie wieków, na początku wieku kobieta na siebie zarabiała, bo ona już zarabiała początkowo pisząc artykuły. W pierwszych latach małżeństwa właściwie ona utrzymywała dom, czyli stawała na wysokości zadania. Jej mąż zajmował się polityką, ona utrzymywała dom, pisała. Na pewno tym, także była jakby kobietą, może za duże słowo emancypatka, ale na pewno to, co dzisiaj kobiety starają się być niezależne finansowo i niezależne także intelektualnie, to na pewno Dąbrowska tak. Rozwijała też swoje pasje. To, co wcześniej powiedziałam, malowała, słuchała muzyki, podróżowała, pisała relacje z podróży,
Wszystko to, to powodowało, że rozszerzała swoje horyzonty. Bardzo te podróże dokształcały, spotkania z ludźmi, kontaktowanie się już po wojnie z emigracją. Ta Polska została tu w kraju, nigdy nie zgodziła się na tą emigrację zewnętrzną, ale kontakty utrzymywała. I to też można jakby powiedzieć, że no była wzorem, tak? Można też powiedzieć, że przekraczała granice takie troszkę, jeśli chodzi o sferę intymną. Można powiedzieć, że formalnie ich nie przekraczała, dlatego że związana była z kobietami, najpierw z Lu Fendelową, później z Anią Kowalską. Formalnie nigdy pozostawały one obydwie w związkach. Ona pozostawała w związku ze Stępowskim, ona miała swój męża, Anna Kowalska, pozostawała nadal. Natomiast w tym okresie nie można jeszcze było tak afirmować się takimi związkami, jakoś to formalnie rozwiązać, ale nieformalnie te granice ta by przekraczała i doświadczała doświadczała tej intymności w inny sposób, tak możemy powiedzieć. Jeszcze warto spojrzeć, że partnerami Dąbrowski, tak samo jak Marzena Dąbrowski i Stanisław Stępowski, bardzo udzielali się w wolnomularstwie. Dąbrowska jako kobieta poprzez swoich partnerów w ten sposób też rozszerzała swoje horyzonty. Stąd takie te znajomości, jak wcześniej wspomniałam, z Poniatowskimi, z Kadem Dandrowskim, z Samotykami, to wszystko była ta elita rytualna, dzięki kontaktom z tymi osobami, z przyjaźnią, bo to były właściwie przyjaźnie wieloletnie, Dąbrowska te horyzonty intelektualne poszerzała. To nie był okres, kiedy kobiety mogły jeszcze do tego wolnomularstwa się zapisać, nie mogły wejść, mogły stworzyć loże, to nie był ten okres. Ale przypuszczam, że gdyby to były lata późniejsze, Dąbrowska by tym głębiej się zainteresowała i głębiej. Jesteśmy na wystawie Słynni Kaliszanie. Rozmawiamy z autorem prac Jakubem Multanem. I chciałam się spytać, dlaczego akurat to zdjęcie wybrał Pan na portret? Dlatego, że zawsze kojarzymy na portretach Marię Dąbrowską z tych późniejszych lat. Prawda? Marię Dąbrowską kojarzymy ze zdjęciami z późniejszego okresu jej życia. Natomiast w moim zamyśle było przedstawienie autorki książki Noce i Dnie właśnie w takiej formie z czasów jej młodości. Szukałem takiego zdjęcia, które oddałoby jej właśnie blask, kobiecość, subtelność, delikatność. I też przedstawiłoby ją w lepszym świetle dla młodszych odbiorców i osób, które ze względu na swój wiek nie do końca kojarzą. A jakie słowa byłyby podsumowaniem życia Dąbrowskiej? Co by nam mogła też przekazać jako nam młodym dziewczynom? Myślę, że przede wszystkim fascynacja życiem. Dąbrowska się jakby zanurzała w tym życiu, więc korzystanie z tego życia we wszelkich jego objawem. Dąbrowska, jak wiemy z dzienników, ona życie bardzo kochała. Z życia, można powiedzieć, brała pełnymi garściami. Miłość to była najważniejsza jakby podnieta. Ona w miłości widziała substytut tego życia. Kochać to znaczy przeżywać. I myślę, że to by chciała przekazać. I myślę, że podążać za swoimi marzeniami. Bo tak naprawdę od pracy twórczej Dąbrowską można powiedzieć, że kilka osób dałoby się policzyć, które jakby ją od tego odwodziły. A Dąbrowska od początku czuła, że to jest to i pisała, rozwijała się, podjęła pracę, bo musiała się z czegoś uczyć, ale w momencie, kiedy już widziała, że osiąga sukces, że to jest jej droga, szybko z pracy zrezygnowała i poświęciła się pisarstwu. Więc warto te marzenia spełniać, mimo że słyszymy, nie, może nie uda się, nie nadajesz się do tego, nie, może to tak nie wyjdzie, nie. Iść tą drogą i po prostu spełniać swoje. Jestem jak Maria Dąbrowska. Idę swoją drogą. Sylwia Staniewska.